wam, będąc nadal w Złotym Stoku, postanowiłem, że pokażę wam jeszcze coś bardzo ciekawego. Tutaj widzicie tablicę kopalni Reichertrost, bogate pocieszenie. Podstawa kruszarki prawdopodobnie. Widać tutaj elementy metalowe, pręty, grube pręty, które z niej wystają. Pozostałości po budynkach owej kopalni, kopalni pocieszenie górnika. Tutaj kolejny betonowy element metalowymi. Tutaj znajdowały się budynki kopalni Reichertrost. Zostały elementy betonowe, ceglaste. Spróbujemy się przedrzeć tutaj przez te chaszcza. Wszystko zarosło drzewami, krzaczorami. Ale jak ktoś lubi się przedzierać przez tego typu rzeczy, no to jeszcze skazane mu jest znalezienie czegoś, fragment jakiegoś muru. Zobaczcie, cała ta kopalnia została tam zniszczona, zburzona i została zarośnięta. Tak właśnie działają siły natury. Betonowy podejść z różnymi metalowymi prętami. Tutaj gdy cały czas chodzimy, gdy się potykamy, to były właśnie budynki kopalni pocieszenie górnika. Dzisiaj weszłam tutaj z troszeczkę innej strony. Kopalni pocieszenie górnika. Tutaj teraz nie pamiętam, czy to był wlot do jakiejś sztolni. Chyba tak. Do szybu. Był to szyb wydobywczy. Nie znam jego nazwy. Ale ta znajduje się u podnóża samych kopalni. Tutaj widzimy nawet stary mur, który został zbudowany nie z cegłówek, tylko z kamienia, miejscowego kamienia. No i jeszcze raz tablica informacyjna kopalni bogate pocieszenie. No i kamyczek, na którym widać ścieżkę, właściwie znaki górnicze. Szlak turystyczny, jaki przebiega właśnie za nami. A my zmierzamy do wyjścia z powrotem do auta. Tutaj jeszcze raz z drugiej strony widok na jeden z szybów, jakie znajdują się w okolicy. No ten akurat znajduje się tutaj na miejscu kopalni